Witam was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Eoni. Także, ciśniemy dalej, przeczytałem komentarze pod poprzednim odcinkiem, jestem debilem. Jak zwykle, nic się nie zmieniło, także na porządku dziennym wszystko jedziemy według starego schematu, nie ma co, trzeba cisnąć. Na tym sejfie są oznaczenia. I to są oznaczenia klawiszy. Jeżeli się przyjrzycie, według... No to są kształty tych białych klawiszy, tak? I teraz zapisałem sobie ten klucz, tak jakby. I jeżeli podejdziemy do tych klawiszy tutaj, to jeżeli się odpowiednio obróci te klawisze, to 9 zamienia się w 6, czyli to jest na początku 6. Później mamy normalnie 3, później jest 9 normalnie. I teraz nie jestem pewien. Tutaj niby jak się odwróci jest 2, ale równie dobrze autor mógł się pomylić i to może jest 5. Na początku spróbujemy wersję 6.3.9.2. Czy się uda, zobaczymy na później. Jeszcze spróbujemy tą wersję z piątką, ale jak to wyjdzie, zobaczymy. Oczywiście dziękuję wam za rady. Bez was to po prostu bym nie ogarnął tej gry do końca. O, udało się, czyli jednak 2. Trzeba było 2, a nie 5 pisać. Dziękuję bardzo za rady, od razu mówię. Gzy dla was, ja to pewnie bym solucji użył, bo bym tego sam nie rozkwidził, mam za niskie IQ. Znaczy, IQ to ponoć nie jest wyznacznik inteligencji, tylko wyznacznik tak jakby współpracy między waszymi dwoma półkulami mózgowymi, czyli jest to po prostu zbyt głupi na to, ale no spokojnie, znalazłem klucz do sypialni dzieci. Okej, po co temu Eoni klucz do sypialni dzieci? Czyżby pedo pedo trynki trynki? Och nie, proszę was, oby to nie było to. Do sypialni dzieci, tylko pytanie moje brzmi: gdzie mam iść? W sensie, gdzie to jest to, co chciałbym tam... To, co chciałbym. To, gdzie muszę tam iść. Zaraz zobaczymy. Użyłem klucza do sypialni dzieci. Koleżanka, super. Co ta koleżanka ode mnie chce? I czy tej koleżance mogę ufać? Może ten Eoni potrafi kształt zmieniać? Może to nie jest moja koleżanka? Poczekajcie moment. Ciapastu. Takie opcje. Patrzcie, co tam się dzieje. Tutaj, tutaj. Hop, znalazłem przedmiot, paliwo do zapalniczki. Jej, mogę teraz napełnić zapalniczkę. Po co? Nie pytajcie. Fill the lighter with fluid. Wypełnić, znaczy wiecie, napełnić tą zapalniczkę tym paliwem? Tak. Okej, okay. Zapiszemy znowu grę. Na trzecim slocie, cześć. Czesław. Jesteś cały. Jesteś cały. Really? Jesteś cały. Anna Grodzka czyżby? Gdzie inni? Nie wiem, rozdzieliliśmy się. Ty macie, że to jest kuźwa Mika, a nie Miki. What the fuck? O, aha, chodź ze mną, poczekaj tutaj. Chodź ze mną. Jaja sobie robisz? Nie będę łazić po tym domu z tym potworem. Okej. Tak, kuro. Ajajajajajajaj, dobra. Moim głównym celem chyba było tylko dostanie tego paliwa do zapalniczki, tak? Tu jest niby jakiś... Aha. Nie byłem przygotowany na to, że zacznie mnie gonić, więc nie miałem gdzie uciekać tak na dobrą sprawę. Mogłem do tego pokoju z pianinem wbiec. Mam te paliwo już? Mam, dobra. Teraz wiem, gdzie uciekać. Halo? Halo? Cześć! Hello? Hello? Eoni, no kurde, nie uciekłem przed nim! Ten kutas nie idzie za mną, tylko idzie do mnie, a to nie jest fajne! Ja pieprzę, jestem za głupi na tą grę, za głupi, żeby uciekać przed tym potworem. Może po prostu od razu mu się oddam i będę... Znajdą mnie z opuszczonymi spodniami w tym domu. I anioł Eoni będzie nade mną, będzie mnie, kurde... Może nie dokończę, co będzie ze mną robił. Tutaj teraz. Dał se spokój? Dał se spokój. Super. Okej, okay. Jakie mamy tutaj teraz tak? Uzupełnialna zapalniczka. Ostry kawałek talerza, znalazłem go w wannie. No dobra. Czyli podejrzewam, dałoby radę jakoś, nie wiem, pójść teraz w jakieś inne miejsce. Gdzieś muszę pójść. Biblioteka, już to odwiedziłem, czyli nie. Dalej. Gdzie tu powinienem pójść? Może tutaj? I teraz na przykład tutaj? Zamknięte. Dobra. To w takim razie może tam mam pójść, gdzie tej klamki nie ma, czy coś, może to... Eoni! Pyk. Pyk. Nie ma?
A to ciekawe. Liczyłem na to, że on mi tu gdzieś wyskoczy, ale widać nie, no to nawet lepiej. Dobra, wiem już. już wiem. Sklamkę trzeba zdemontować, tylko teraz, gdzie były te drzwi? Tam były takie, wiecie, drzwi, które otwierały się do ściany, tak? Że ściana tam była tylko za tymi drzwiami. Aaaaaami! Fuck off! No i kurna złapał mnie w siur jeden, no! Jestem fioletowym ludzikiem, bój się! O! Akurat save'a mam w tym miejscu, cieszę się. Dobra, to... Yay! I found the item, doorknob. Co zyskałem? Klamkę. Dobra, teraz to zapiszę grę. Nie ma co igrać z ogniem. Trzeba uważać. Gdzie ja tej klamki miałem użyć? Na dole. Okej. Okay. Ajołoni. On zaraz tutaj przyjdzie. Jak go tak wołam, to on zaraz przyjdzie. On tak ma. Gwarantuję wam to. Nie, może tutaj. Nie ma klamki, więc nie mogę ich otworzyć. No to użyj tej klamki. Tyk! It's working now. Zapalniczka. Wii! A da się jakoś... Nie da się szerzej tego, tak? Ech. No dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Jakiś przełącznik do światła jest. Cokolwiek. Czekajcie, tu musi coś być. Coś dzięki czemu... O! Światło. To świeczka. Zapalić ją? Tak! Okej, okay, ciut przerażające pomieszczenie, muszę przyznać. Zaraz zobaczymy. A możesz to przesunąć z powrotem? Tam był jakiś obraz, który ja chcę ogarnąć. Nie. A poczekajcie, jakbym tak return to title i wziął... O! Najpierw sobie zobaczymy ten obrazek. Nic? Aha, wczytywałem grę po to, żeby ten obrazek nic mi tam nie powiedział. Taka ozdóbka, można powiedzieć. Dobra, mogę się położyć, spać. Nie, dobra, to pomieszczenie to jest takie tylko... Pomieszczenie, bo tak. Działa, bo działa. Oho. Dobra. To wygląda jak pułapka. Znalazłem klucz do piwnicy. No co tam? O, hi! Ale ty masz piękną twarz. O! No. No właśnie, tak masz mnie słuchać. Co ja dostałem? Klucz do piwnicy domu. Gdzie jest piwnica? Muszę sobie to ogarnąć. Gdzie jest ta piwnica? A zaraz rozkminię spokojnie. Tutaj będzie Eowuni. Nie ma Eowuni. Okej. Okay. Czyli musimy teraz iść do piwnicy, która jest... Właściwie dobre pyt... O, tutaj. Przepraszam. Trzeba tam iść zobaczyć, co u niej słychać. Halo, Mika. Eowuni cię dopadł? Eowuni. Ohoho! Ohoho! Oj! 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 Eowuni! Goni mnie Eowuni! I już mnie nie goni. Teraz trzeba wrócić do tej Miki, zobaczyć co z nią, co tam u niej, ale... Podejrzewam, że po czymś takim to raczej... To raczej niewiele z niej zostało. O nie, zostało z niej coś, ale raczej chyba nie żyje. Śrubokręt. Macie poskręcać kawałek talerza. Zapalniczka. Spal jej ciało. Nie? Dobra. Trzeba się wrócić na tamtą, do tej piwnicy. Gdzie była piwnica? Na pewno na dole. To jest na pewno. Czyli było gdzieś tutaj, podejrzewam. Okej. Nie chcę. Dobra, fail 3. Wow. Pięknie. Tu trzeba coś przesunąć, żeby to podnieść. Pytanie brzmi, co muszę przesunąć, żeby tutaj wejść i to podnieść? Coś. Zobaczymy zaraz co. Na pewno muszę coś tu przytaszczyć, tylko co? Okej. Tam coś jest jeszcze. Dobra. Teraz tak, tutaj. Tutaj.
Co za... Płaska główka do śrubokrętu. Aha, śrubokręt z wymienialnymi końcówkami. Nie, no na pewno mi się przyda, no czemu nie? Okej, teraz trzeba to w dół dać. O ile to oczywiście zadziała ten mój sposób. Ups, jest. Jej! Jestem mądry, chyba. Zobaczymy. Teraz trzeba podnieść to, co jest tutaj. Chyba, że to krzesło będzie za niskie. Chociaż nie przyjmuję takiej wersji wydarzeń, że jest krzesło za niskie. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Znalazłem klucz do celi. A to ja powinienem się z tego cieszyć, czy jak? Bo... Nie. Ona nie jest na pewno Miką. Mika leżała martwa. Raczej nie wstała z martwych tak sama z siebie. Podejrzane, no w cholerę podejrzane. Nie chcę do niej podchodzić, ale pewnie tak... I won't. Skąd ja to wiedziałem? O nie, nie tutaj. Aha, no i źle. No właśnie, nie tutaj, bo chciałem pójść na górę, a mi się pomyliły pomieszczenia, pofajdały mi się pomieszczenia. Jeszcze raz. Ejłowni. Tędy. Na górę. Okej. Na górę tędy. Ops. Nie tędy poszedłem, cholera! Nie ucieknę od tego wsiura, tak? To nie jest takie proste, jak wam się wydaje, bo uciec od niego trzeba naprawdę obrać jakąś ścieżkę taką określoną. A ja zwykle obieram złą ścieżkę. Fuck in hell. Dobra, ucieczka przed Eowoni. Jep. Pam. O! Zszedł za mną? Dlaczego? Kto mu pozwolił? Tędy. Jakaś magia, jak do tego pomieszczenia wchodzę, to zawsze go gubię. Może to jest jakiś złoty środek, czy coś? Nieistotne, grunt, że działa, dobra. Wejdziemy teraz z powrotem do tej piwnicy. Mhm. Dobra. Czy jest tu teraz coś, co potrzebuję zrobić? Tutaj w tym pomieszczeniu byłem, czyli potrzebuję pójść teraz tutaj. Aha. Tu jest ten, można się schować, podejrzewam. Tak? Mhm. Mamy teraz przejście w prawo i przejście w górę. Na początku przejście w górę. No to przejście w prawo może? Na początek? Hmm. Nie to. Zapalniczka. O w cholerę, dobra, to już do góry lepiej wolę pójść tam. Tu jest przynajmniej jasno. Zamknięte. A mam na przykład jakiś, nie wiem... To? Do celi w piwnicy. Nie, to nie tutaj. Czyli jednak muszę na tam iść, błąkać się po ciemności. Super. Super sprawa, super opcja. Dobra, zobaczmy, no ale nie chcę stąd wychodzić. Zapalniczka i dobra, szukamy przełącznika teraz. Fucking hell. Czyli jednak trzeba do tej celi wejść. Nie wiem, co w tej celi jest, wolałbym do celi nie wchodzić tak na pałę. Ale chyba będę musiał, no dobra. Safe oczywiście. Użyłem klucza do celi. Super, zamkniemy. To świeczka, zapalić ją tak. Okej, okay. Co tam jest napisane? Eowoni, a to? Game, chyba, nie wiem, może przerysuję te symbole, bo one są jakoś istotne w czymś. Nie mam pojęcia, to jest coś takiego. Nie wiem, czy to są znaki jakieś w jakimś języku, czy to po prostu takie randomowe. Zobaczymy, to jest coś takiego. To jest coś takiego. Tutaj, dinks. Tutaj tak. Tak, okej. Okay. Teraz takie M. Tak na szybko rysuję, tylko żeby było dokładnie. Tak. I tak. Dobra. Mniej więcej zapisałem. Ciekawe, czy coś mi dadzą te znaki. Znaczy one tutaj na pewno nie są bez powodu, także one na pewno mi coś dadzą. Kwestia tylko, po co one są. Może mam coś użyć na tych znakach. Zapalniczka. Płaski śrubokręt. Krzyżakowa główka. No, zmienić, ale nie wiem po co w sumie. Cancel.
Nie. No dobra, w takim razie, czyli nie muszę tutaj na razie nic robić. Jakiś tutaj kod niby mam. Po co? Nie pytajcie, nie mam pojęcia. Tutaj. Zamknięte. Gdzieś coś się musiało otworzyć, bo mam niby jakiś kod, tylko po co on jest? Jak przypadkiem to odkryłem, bo tak zacząłem klikać, mówię, może coś ci się stanie, a to całą kuźwa szafę przesunął. No dobra, co to jest? Ojojoj, no dobra, czyli trzeba zmienić śrubokręt, płaska główka. Switch, tak jest. I nie wiem, item, płaski śrubokręt. Wow. A, kolejny save, wybornie. Zero, oh fuck. Chyba wiem, co musimy zrobić. I to chyba pamiętam z tamtego let's playa. Nie jestem pewien, ale chyba wiem. Patrzcie. Pierwszy raz, kiedy łamigłówkę rozwiązuje tak szybko. Tu jest lucik narysowany za kratami, no nie? No właśnie. Jakbyśmy tak tej kwiaty teraz. Tak. To mamy kuźwa kod. Pięknie. Tylko teraz tak. Jak to wygląda? To będzie pewnie 5. 5. Tutaj będzie 3. Tu będzie chyba 7. A to jest. Nie wiem, 9? Ciężko powiedzieć. 9 czy to może jest 6, to jest 6. Dobra, 6. Spróbujemy. To jest chyba jedyny sposób. Znaczy jedyne co mi w tym momencie przychodzi do głowy. Jeżeli nie 6 to 9. Ale raczej tu jest 6, bo to jest. Tak, mamy tak 5, mamy 3, mamy 7 i mamy 6. Yeah, baby! Znalazłem klucz do dobudówki. A gdzie jest dobudówka? Tu na północ? W sensie tu? Chyba sobie w kulki lecisz. Serio? Tutaj? Ej, Wowni, to jeszcze ten? What the fuck, girl? A spróbujemy tutaj przejść. Tutaj, mówię wam, tu jest magiczna strefa, do której Eowoni nie może wchodzić. Czyli jeżeli będzie mnie ten kutas gonił, to właśnie pójdę tam. Jej. Okej, file 3. I zaraz trzeba pójść do tej dobudówki z powrotem. Trochę to upierdliwe, że trzeba przed nim cały czas uciekać. Ale przynajmniej mamy trochę więcej emocji dzięki temu, tak? Użyłem klucza do dobudówki. Aha, nie wiem czy chciałem tutaj wchodzić kiedykolwiek, ale chyba tak, chyba muszę, a nie, może nie chcę. Nie ma już tej, nie ma już do zapalniczki pstrykadła, tak? Znaczy pstrykadła, paliwa. Niedobrze. Co to jest takie popruchniałe? Mogę tu wpaść? Dobra, ogarniemy sobie na początku. Co jest za oknami? Pada. No co ty, myślałem, że słońce świeci, jak taki dźwięk jest. Kurde, no, no ty, dziękuję kapitanie oczywisty, po prostu, no nie domyśliłbym się. Okej. Okej, co to jest? Łamie główka. Dobra, jeszcze raz. To trzeba by było tak. Tak, tak, tak. Nie, jeszcze raz. Tak, tak. Źle, jeszcze raz. Tak, tak, tak. Fuck. Kurde, jak to zrobić? Nie wiem, dobra, może na razie zostawimy to. Nie wiem, czy w ogóle teraz da się zrobić tą łamigłówkę. Może jakiegoś przedmiotu potrzebuję, czy coś takiego. Okej. Dydydydyd. Interesujące. Tu jest pusto, tu jest lalka bez oczu, tu jest z podniesioną ręką, może tutaj mam to lalkę dać. Nie wiem czy coś to dało, czy nie. Aha, mam
bo z powrotem podniosłem to lalkę. Z jednym czerwonym okiem. Ona nie bez powodu chyba tak wygląda, nie? A z jakiegoś powodu te czerwone oko jest. Może mam drugie oko znaleźć, zablokowane. Wow! No tego się nie spodziewałem. W sumie wam powiem. Ha ha ha! Loser! Okej, okay. Co my, gdzie my spadliśmy w ogóle? Zamknięte, aha, czyli spadłem do tak jakby piwnicy. Jasne. Co tu jest? Mogę tu spaść? Nie mogę tu spaść. Przejdziemy sobie tutaj, otworzyłem drzwi. Świętnie. Przejdziemy sobie może tutaj. Tutaj dalej się jakoś da przejść, to jest jakiś korytarz, nie wiem. Okej, okay, czyli tutaj nic. Gdzieś muszę coś skminić z tym okiem. Jeden jakiś taki kaka kulka czerwona jest mi potrzebna, tylko po co? Teraz jeszcze zapiszemy sobie tutaj grę. Tędy schodami na górę. Bo tutaj jeszcze nic nie ogarniałem. O, lampka, samotna lampka świecąca w rogu pokoju. To musi być coś świetnego. Znalazłem przedmiot, żarówka. A po co mi żarówka, mogę wiedzieć? Tak tylko spytam, bo wiesz, tak ni z gruchy, ni z pietruchy wykręciłem żarówkę. Chyba po to, żeby ją sprzedać albo do siebie do chaty dać, tak? No dobra. Po polsku w sumie. Ło! Jak święty Mikołaj wyskoczył normalnie. O, ty w dupę. Ciekawie. Muszę przyznać. O, dobra, uciekniemy jakoś przed nim może. O ile się uda oczywiście. Tędy. Opa. Spadł razem ze mną. Fucking hell. Tędy. Tędy. I okej. Okay. I kminimy dalej. Tylko trzeba było go zgubić. On się pojawia co jakiś czas i tylko trzeba go gubić tak naprawdę. Mam ci coś zrobić? Mam cię skrzywdzić jakoś? Nie ma tylko te czerwone oko, tylko... To kominek. No co ty? Żarówka. Tą żarówkę trzeba gdzieś użyć. No, w sumie nie bez powodu mamy w ekwipunku, tylko konkretnie gdzie? A przez ten kominek nie da się jakoś przejść, bo tak to... W wielu grach tak było. Tutaj to nie wiem, jest jakieś pomieszczenie. Niby jest, niby nie ma, nie wiem w sumie po co jest to. Nie, nie switch. Kawałek talerza, nie wiem, poużywamy jeszcze. It won't light, dobra. Płaski śrubokręt. Lalka z czerwonym okiem. Żarówka, nie, dobra, to tutaj nic. Pójdziemy sobie może jeszcze w tą stronę. Oczywiście zapiszę grę, bo AOONI zaraz wyskoczy i będę uciekał. Co tutaj jest? Pada. O, w ogóle jest pioruny, ładnie to wygląda. To jest jakaś podłoga zawalona, tu jest skrzynia. Tam jest jakiś obrazek czy coś takiego. Tu jest coś. Mogę pewnie przejść. Okej, okay. Co to jest? Znalazłem przedmiot, paliwo do zapalniczki. W końcu, a co to jest? Paliwo do zapalniczki? Tak. Może atramentem sympatycznym jest napisane. Kawałek talerza, nie? Płaski śrubokręt, nie? No to w takim razie krzyżakowy. Nie, no co mam tutaj niby odkręcić? Żarówka. Lalka. Czyli tutaj na razie nic nie mogę zrobić. Spoko. To jest biała kartka. Ona jest biała, nie bez powodu. Tylko teraz co ja zyskałem? Mam ten paliwo do zapalniczki, tak? I mogę teraz pójść na dół. Totalnie na dół. I tam gdzie było ciemno mogę chyba teraz wejść, chyba, nie? Bo tam by pasowało. Zapalniczka, pyk. Safe. No takie w sumie sztuczne wy... Siema, wystraszyłeś mnie. Ale dobra, tym się zajmiemy w następnym odcinku, bo patrzę, że już jest 30 minut. Zobaczymy w następnym odcinku, co mamy dalej robić. Co się będzie działo. Póki co rozkminiam w miarę. Tylko teraz użyłem właśnie tego solucji, bo nie wiedziałem, co mam dalej robić. Do łba by mi nie przyszło, żeby odkręcić tą gałkę od drzwi, żeby tego później użyć, no więc super. Na ten odcinek to wszystko, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie.